Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj po raz kolejny naszym gościem w naszym studiu jest pan Jarosław Jagiełło, autor książki Lechia i Lechici w kronice polskiej mistrza Wincentego Kadłubka. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I dzisiaj rozmowa będzie się kręciła wokół tej książki. Mija już rok od jej wydania. Rok również minął chyba teraz w tych dniach od spotkania tutaj w naszym lokalu, które obfitowało w dosyć burzliwe wymiany zdań również, generalnie cała publikacja, no gdzieś tam w internecie też czy u kolegi Masakowskiego sprokurowała pewnego rodzaju dyskusję. Powiedzmy, minął rok, temperatura się, przynajmniej dyskusji zmniejszyła, bo za oknem jest równie gorąco jak rok temu, a może i cieplej. Natomiast można spojrzeć na to tak spokojnie. Może zaczniemy tak po kolei, bo sam termin Lechia, no już jak ja miałem sam takie doświadczenie, ktoś zobaczył tą okładkę i tytuł. Mówi się, że nie ocenia książki po okładce i tu doszło do oceny książki po okładce, że jest to propaganda wielkolechicka. Więc właśnie może zacznijmy od samego pojęcia Lechii. W ogóle co to jest, gdzie to się pojawia? No bo teraz to się kojarzy jednoznacznie z, no niektórzy by powiedzieli, po prostu szurią. Tak, to prawda. Termin Lechia w tym kształcie, w tej formie, po raz pierwszy został zapisany przez mistrza Wincentego w historiografii zwanego Kadłubkiem, w jego kronice polskiej, spisany gdzieś między latami około 1195 a 1205, w czwartej księdze jego kroniki, gdzie Kadłubek pisze o swoim mentorze, o promotorze swojej pracy pisarskiej, czyli o księciu Kazimierzu Sprawiedliwym, i pisze o nim w ten sposób, że wymienia wszystkie części ówczesnej podzielonej na dzielnice Polski, którymi władał Kazimierz Sprawiedliwy, a następnie stwierdza, że w ten oto sposób, tak oto Kazimierz stał się monarchią Lechii. I to monarchus Lechie, bo dokładnie tych słów używa Kadłubek, no jest pierwszym zapisem w naszej historiografii tego pojęcia. Wcześniejszy kronikarz Polski, dziejów Polaków, czyli anonim tak zwany Gal, tego pojęcia, jak wiadomo, w ogóle nie użył. Jeżeli chodzi o historiografię nie polską, a europejską, to sytuacja jest nieco trudniejsza, dlatego że nomenklatura, która może być związana z lechicką, pojawiała się w ówczesnych zabytkach piśmiennictwa czy ruskiego, czy czeskiego, czy nawet bizantyjskiego, jednak no, nie dokładnie w tej postaci. Najbliższe temu kadłubkowemu brzmieniu Lechie termin został zapisany na obszarze Bizancjum ówczesnego. Jest takie pismo polemiczne, Opusculum contra Francos, które jest przypisywane Focuszowi, czyli wręcz odsyła nas do drugiej połowy IX wieku po Chrystusie. No, prawdopodobnie to jedynie było przypisywane pismo polemiczne Focuszowi. W rzeczywistości Focusz nie był autorem tegoż Opusculum contra Francos, czyli takiego pisma polemicznego wymierzonego w łacinników, tylko to pismo powstało blisko 200 lat później. Przyjmuje się, że gdzieś na początku drugiej połowy XI wieku. I tam w zarzutach, które kierowane są przez Greków pod adresem łacinników, w jednym z punktów, bodajże przedostatnim, 20, którym się w tej chwili nie pamiętam, który to był 20, który punkt, jest mowa o tym, że właśnie w Lechii, teraz już nie pamiętam dokładnie, jak to jest w języku greckim, dokładnie jak to słowo brzmi. W każdym razie no, przyjmowane jest w historiografii raczej bezspornie,
że jest prosty zapis Lechi. No istnieje post 9-tygodniowy, gdy powinien być, no zdaniem autora tego pisma polemicznego, w innej długości. Wiadomo, że wtedy post, długość trwania postu była jednym z przedmiotów sporu pomiędzy właśnie Grekami a łacinnikami i tenże grecki autor tegoż pisma polemicznego zarzucał łacinnikom, że na przykład w Lechi, że w Lechi ten post trwa aż 9 tygodni, a powinien trwać, no w tej chwili nie pamiętam, czy 7, czy 8 tygodni, czy 6, w każdym razie krócej. Pismo polemiczne jest datowane w tej chwili na drugą połowę XI wieku, czyli lata gdzieś tam 1060-1080. Najstarszy, znamy je zarówno zapisane w tekście greckim, jak i w tekście łacińskim. Jest to pismo dostępne zarówno w Watykanie, jak i w zbiorach którejś z bibliotek konstantynopolitańskich. Nie ma sporu co do tego, że jest tam mowa o Lechi, natomiast nie ma wprost identyfikacji tej Lechi z Polską. Czyli tak naprawdę dyskusja toczy się wokół tego, czy pod tą Lechią, która jest tam no, wprost wyrażona, no, można rozumieć ówczesne, czy należy rozumieć ówczesne państwo polskie. To jest no, drugi, dosyć wczesny, znany mi zapis istniejący do dnia dzisiejszego tegoż terminu, tegoż pojęcia. Ten post 9-tygodniowy pozwala wiązać ową Lechię z ziemiami polskimi dlatego, że faktycznie aż do około połowy XIII wieku w Polsce faktycznie obowiązywał post 9-tygodniowy. Jest gdzieś, nie pamiętam, 1230 któryś rok, kiedy na synodzie biskupów bodajże we Wrocławiu dochodzi do dyskusji pomiędzy Niemcami, którzy już w tym momencie masowo kolonizują Śląsk i pojawiają się na Śląsku i przychodzą z tradycją niemiecką długości postu, długości Wielkiego Postu w tradycji niemieckiej, czyli krótszego, i stykają się z obowiązującym na ziemiach polskich postem właśnie 9-tygodniowym i proszą ówczesnego nuncjusza chyba apostolskiego, który przybywa na ten synod, o to, aby zwolnić ich z obowiązku no, wypełniania tego postu przez aż 9 tygodni. Więc no, problem był, więc no, to świadczy o tym, że ta zapiska z Opusculum Contra Francos o Lechi, w której jest post 9-tygodniowy, ma związek, czy może mieć związek, czy jest bardzo prawdopodobne, że dotyczy, że ma związek z ziemiami polskimi, czyli dotyczy ówczesnej Polski, tylko nazwanej pojęciami nie łacińskimi, tylko pojęciami greckimi, w których jakby okazuje się, że ten termin istniał. To jest drugi znany mi historyczny zapis tegoż pojęcia. Kolejne to już będą niestety bardzo późne, bo to będzie XIV wiek, druga połowa XIV wieku, czasy Kazimierza Wielkiego, koniec panowania Kazimierza Wielkiego. I znów mamy źródła greckie. Jest korespondencja pomiędzy patriarchą konstantynopolitańskim, a jeżeli dobrze pamiętam, arcybiskupem kościoła prawosławnego na Ukrainie, na ziemiach ówczesnych ruskich. I tam jest mowa właśnie o Lechi, tylko że nawet nie w tej formie z E, z samogłoską E, tylko z samogłoską A. Jest mowa o Lachi. Co oznacza, co tu historycy to rozumieją i tłumaczą w ten sposób, że po prostu wpływy ruskie, gdzie funkcjonowaliśmy nie jako Lechici, tylko jako Lachy, spowodowały, że właśnie tą drogą przez Ruś, przez Kijów dotarła ta wersja naszej nazwy do Konstantynopola i tak została użyta. Ewentualnie w ogóle pismo było formułowane przez jakiegoś Rusina, który no znał tylko taką wersję, taką formę. W każdym razie jest mowa o Lachi. To będzie rok 1360, któryś, nie pamiętam w tej chwili, trzeci, piąty, siódmy, koniec panowania Kazimierza Wielkiego, który, jak wiadomo, zmarł w 1370 roku. No to jeżeli chodzi o historyczne zapiski, no współcześnie możemy mówić o tym,
Lenkija, czyli nazwa polska w języku współczesnym litewskim, nawet dzisiejszym litewskim, no wprost odnosi się do właśnie tej nazwy, do tej wersji, na, przepraszam, naszej nazwy, a nie wersji Polska, Polonia, Polen, Poland i tak dalej. No właśnie, właśnie, bo to jest ciekawe, bo też Kadubek najpierw używa Polska, Polska, potem nagle wkracza Lechia i to jest jakby też dyskutowane, bo przecież do dzisiaj i tak jak prześledzimy przez historię, no, czy Ukraińcy, którzy nazywają nas często Lachami, czy wcześniej no, Turcy, którzy mówili o Lechistanie, więc ta nazwa jakby występuje gdzieś tam czasem nawet przemiennie, tak? I skąd to wszystko się bierze, bo niektórzy no właśnie w ogóle kwestionują też różne tezy Kadłubka, o których pewnie zaraz sobie powiemy, bo to mam na myśli to opisywanie historii Polski czy Lechii przedchrześcijańskiej, gdzie większość uważa, że no Kadłubek pisał ku pokrzepieniu serc i stąd pojawiają się tam rzeczy no dziwne, powiedzmy, dosyć niestworzone, ale jednak faktem jest to, że no, trudno mówić, że Lechia to jest tylko wielka Lechia. Nie, oczywiście, że nie. Znaczy, jeżeli mogę jeszcze zdanie o Wielkiej Lechii, znaczy tak, najpierw to jeszcze jedno słowo zdanie uzupełnienia, że mówiłem o Lechii, a nie Lechitach. Padło pytanie o Lechię, więc odpowiadałem tylko o Lechii, która występuje dużo rzadziej w źródłach i polskich, bo tylko Kadłubek i w ogóle europejskich. Gdyby padło pytanie o Lechitów, to wypowiedź byłaby dużo bardziej obszerna i dotyczyła dużo większego zasięgu, dużo większego katalogu źródeł ówczesnych średniowiecznych historycznych. To bez dwóch zdań. Ale pytanie było o Lechię i tak odpowiedziałem. Jeżeli natomiast chodzi o Wielką Lechię, no to jest oczywiste, że żadnej Wielkiej Lechii nie było nigdy. To państwo, o którym Kadłubek nazywa Lechią, to jest państwo polskie w roku, znaczy polskie, w cudzysłowie polskie i przez niego nazwane Lechią. To jest konglomerat ziem polskich w roku 1180, w czasach zjazdu Łęczyckiego. Kadłubek nie mówi o Lechii w IX, VIII, VII, VI czy jakimkolwiek innym wieku po Chrystusie, tylko mówi o ziemiach polskich pod koniec XII wieku i je nazywa Lechią. Mówiąc o Kazimierzu II Sprawiedliwym, że stał się monarchą Lechii. Także to warto podkreślać, tak, że Kadłubek, który wcześniej kilkukrotnie już napisał, czy kilkunastokrotnie napisał, posłużył się terminem Polska, to faktycznie, teraz już nie pamiętam, w sumie to słowo wpada chyba 10 razy, jest użyte w formie oczywiście Polonia Polonie, w łacińskiej formie nazwy naszego kraju. Używał ten jedyny raz również pojęcia Lechii. Wielkiej Lechii nigdy nie było, nie tylko trudno nazwać to, co Kadłubek nazywa Lechią, mianem Wielkiego Państwa, bo to jest po prostu zbiór ówczesnych państw pod władzą Piastów, plus południowo-zachodnia Ruś, mniej więcej późniejsza Ruś Halicko-Włodzimierska, ale też nie wiadomo, czy cała, być może nie cała, plus ewentualnie zachodnia część, północno-zachodni skrawek później, dużo późniejszego, prawie współczesnego NRD, Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ale skąd ten przeskok, że mamy Kadłubka Polskę i nagle wkracza Lechia tak troszkę ni z gruszki, ni z pietruszki? No to prawda. Nic tego, nic owego. Kadłubek piszący już, używający już wcześniej kilkukrotnie terminu Lechici, raz w formie przymiotnika lechickim pojawia się ten termin, 7 czy 8-krotnie, w tej chwili już nie pamiętam dokładnie, pojawia się termin Lechitów, nagle faktycznie pojawia się Lechia. Najbliższy prawdy moim zdaniem był Joachim Lelewel, który próbował to wytłumaczyć, zrozumieć, a że może chronologicznie to było tak, że początkowo nikt się tym nie przejmował, jakby nie zwracał uwagi na to, uznał po prostu to że to jest synonim. Tak, że to jest synonim i że to jest pewnego rodzaju oczywistość i to nie było dyskutowane ani analizowane.
Zarówno w kronice wielkopolskiej, przepraszam, w kronice polsko-śląskiej powstającej pod koniec XIII wieku, jak i w kronice Mierzwy, dziś nazywanego Dzierżwą, która powstała w Krakowie na początku XIV wieku, no nie mamy dyskusji na ten temat. Pierwsze, podobnie w kolejnej kronice polsko-śląskiej powstałej, czyli kronice Piotra Zbyczyny, powstałej około roku 1385. Też nie mamy dyskusji na temat tego, na temat tejże Lechi. Pojawia się pewnego rodzaju, widać, że wątpliwości i konieczność doprecyzowania i wyjaśnienia u kronikarza czy kronikarzy wielkopolskich, którzy też pisali pod koniec XIV wieku swoją, czy redagowali swoją kronikę. Kolejni kronikarze już byli tak daleko jakby w czasie odsunięci od faktu, od tego czasu, w którym Kadubek posługuje się tym terminem z jednej strony, a z drugiej strony termin Polska wszedł już do tak powszechnego użycia, że nie zastanawiali się, jakby nie próbowali tego rozkmić, jakby współcześnie młodzież powiedziała. Czyli nie próbowali zrozumieć i nie próbowali ustalić, czym ta Lechia jest i dlaczego się pojawiła. Podobnie jest przez cały okres historii nowożytnej polskiej, podobnie jest przez początek XIX wieku i dopiero Joachim Lelewel zaczyna zastanawiać się, zaczyna analizować ten problem i dochodzi do wniosku, że Lechia była do pewnego stopnia tylko synonimem słowa Polska, a w pewnym sensie jakby obejmowała krainy, które zdaniem Kadłubka faktycznie odnosiły się do jakiegoś terytorium przedpolskiego czy protopolskiego istniejącego na ziemiach późniejszych polskich, później nazywanymi polskimi. Tak to Lelewel jakoś ładnie ujął, że Lechia Kadłubka to jest zbiór ogółu ziem, które miałyby być ziemiami później polskimi, a wcześniej być ziemiami jakiegoś jednej organizacji państwowej, prawdopodobnie z siedzibą, czy prawie na pewno z siedzibą w Krakowie. Co ciekawe, dla Lelewela, i na jakby Państwo sięgnęli do map Lelewela dostępnych na stronach Federacji Bibliotek Cyfrowych, to zobaczą Państwo, że Lelewel, rysując mapy, między innymi właśnie tę mapę, ta, która posłużyła za okładkę tejże książki, to Polskę, to słowo Polska, to litery od P, pierwszego P do ostatniego A, nie zaczynają się gdzieś od Szczecina, czy tam powiedzmy w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i kończą na Przemyślu, czy na Sandomierzu, tylko słowo Polsk, słowo P zaczyna się faktycznie gdzieś na południowy wschód od Gorzowa Wielkopolskiego, ale A kończy się w okolicach, powiedzmy, Sieradza czy Kalisza. Polska dla Lelewela w XII wieku to nie jest to, co dziś nazywamy Polską i każdy kartograf czy każdy autor mapy ziem polskich w okresie Piastów przyjmuje, że Polska to właśnie całość monarchii Piastów i całość tego państwa, które no później znamy i nazywane jest powszechnie Polską. Dla Lelewela Polska to jest tak naprawdę obszar między Gorzowem Wielkopolskim na północnym zachodzie, a powiedzmy się razem na południowym wschodzie. I koniec. I takie są opisy na mapach lelewelowskich powstałych w roku około, jeżeli dobrze pamiętam, 1829-1830. Tak rozumiał Lelewel Kadłubka, moim zdaniem był najbliższy prawdy. To wynika nie tylko z Kadłubka, również Gala, no nie pisząc w drugiej księdze swojej kroniki o takim epizodzie z końca XI wieku, mówi o Sieciechu, czyli bohaterze mojej pisanej obecnie przeze mnie dysertacji doktorskiej, pisze o Sieciechu, że Sieciech uciekając wrócił do Polski. Skąd uciekał Sieciech? Ze Śląska, z Wrocławia. Sieciech uciekający z Wrocławia, ze Śląska, uciekał do Polski. No, Wrocław i Polska w czasach Sieciecha i Galla, Śląsk i Wrocław to też była Polska. A mimo to Gal wyraźnie napisze o Sieciechu uciekającym
do Polski ze Śląska. Nie z Rusi, Czech, Węgier czy ze Skandynawii, tylko właśnie ze Śląska. Także przeciwstawiał ewidentnie Galanonim 1100, około 15 rok, kronikarz nie polski, jak wiadomo, tylko pochodzenia niepolskiego. Kiedyś myśleliśmy, że Gal, czyli Francuz, dzisiaj przyjmujemy właściwie powszechnie, że Wenecjanin albo ukształtowany, wykształcony w Wenecji, właśnie w ten sposób rozumiał ówczesną Polskę jako obszar co najmniej nie śląski. Pytanie, czy małopolski, czy mazowiecki, czy pomorski również na pewno nie, dlatego że Pomorzanie w ówczesnym i Pomorze jako kraina ówcześnie była wręcz przeciwstawiana Polsce i Polakom. Była w ostatnim konflikcie z Polską i Polakami, Pomorzanie byli. Więc również ówcześnie, czyli dla roku 1100, około 15, również i Pomorze nie, na pewno nie było częścią Polski, a Pomorzani to nie byli Polakami. Nie byli Polakami, w ówczesnych pojęciach. No w końcu wyprawy Krzywoustego na Pomorze służyły tak naprawdę przywróceniu tam władzy książęcej. Natomiast nawiązując do wzmiankowanej przeze mnie na początku burzliwej dyskusji na spotkaniu, właśnie tutaj była właśnie ta wymiana zdań na temat właśnie Polaków, Lechitów, pochodzenia Polaków i pochodzenia po prostu zmian tutaj, które zachodziły na późniejszych ziemiach polskich. Tam z drugiej strony była riposta o niemieckiej polityce historycznej. To jest chyba najmocniejsza kontrowersja dotycząca tej publikacji, jeśli chodzi o, no bo fakty tego, że Kadłubek używa Polska, Lechia i to się tak gdzieś tam wymierza, miesza Polacy, Lechici, że są również te takie dzieje fantastyczne typu Aleksander Macedoński, jego bitwa z Lechami. No to są fakty, to jest w kronice Kadłubka. Natomiast zawsze diabeł tkwi potem w tym, jakie my z tego wyciągamy wnioski. Więc czy te tezy chociażby, że jednak gdzieś tu widać, tutaj się pojawiają, nie tylko w tej książce, mówię również trochę szerzej, że chociażby jest to odwzorowana historia Persji przez Kadłubka, czy one nie są zbyt karkołomne? Bo ja czasem obserwuję rzeczywiście, że w obecnej dyskusji o historii, właśnie wczesnej historii Polski, czyli jeszcze przed chrztem, czy tuż po chrzcie, gdzie jest niewiele źródeł, gdzie toniemy często w domysłach, hipotezach i takim uzupełnianiu wątków, które dla nas są logiczne, ale czy dla ludzi żyjących 1000 czy 1200 lat temu były logiczne, to już można dyskutować. Czy czasem nie jest to problemem? Ten okres staje się przecież bardzo popularny teraz do badania, że szukając, prawda, starając się wynaleźć koło na nowo, dochodzi się do wniosków takich no, mocno daleko idących. No, nawet tutaj się pojawiają te wnioski, tak jak czytałem zakończenie i było tu to drzewo genealogiczne, gdzie jest, które jakby stawia hipotezę, że z Bolesławem Krzywoustym wraca jakaś tam w ogóle inna linia, inna w zasadzie dynastia nawet. No, wydaje się trochę karkołomne. No, zgadzam się z tym. Generalnie dwie kwestie zostały poruszone teraz. Pierwsza kwestia to jest taka tych dziejów bajecznych, fantastycznych czy mitycznych, jak to różnie jest nazywane, które faktycznie zamieścił Kadłubek w swojej kronice. No, przypomnijmy, że faktycznie Kadłubek pisze o tym, że Polacy, nie Lechici, a Polacy, założyli państwo gdzieś na obszarze, gdzieś do rzeczu Wisły, on nie precyzuje, gdzieś w dorzeczu Wisły. Pisze następnie o tym, że to państwo polskie było bardzo, bardzo rozległe, że od Karyntii aż gdzieś tam po Partów na wschodzie, czyli po współczesny zachodni Iran, że to państwo było aż tak wielkie, państwo polskie, Polaków, a nie Lechitów. Można je faktycznie odnosić gdzieś do
Można sobie wyobrazić, że jest to głębokie średniowiecze, przepraszam, że są to same początki średniowiecza, ale ponieważ tenże Kadłubek pisze o tym, że owi Polacy walczyli z Aleksandrem Macedońskim. No to już z pewnością nie jest średniowiecze. To prawda, to oczywiste, bo to mamy 330 rok przed narodzinami Chrystusa, że walczyli z Juliuszem Cezarem, czyli mamy 50-60 rok przed narodzinami Chrystusa. Więc no pytanie jest o to, o co Kadłubkowi może chodzić w tym momencie, kiedy o tym pisze. No, tłumaczono do publikacji Piotra Makucha z 2012 roku, próbowano zrozumieć do pewnego momentu, gdzieś tam do końca XIX wieku, do połowy XIX wieku, próbowano to zrozumieć dosłownie w ten sposób, że faktycznie nie Lechy, a Lechici, czy Polacy i Lechici, bo czasami Kadłubek pisze o Polakach, czasami o Lechitach. Z Gajuszem i Juliuszem Cezarem walczyli tylko Polacy. I Gajusza i Juliusza Cezara pokonał Lestko III, pokonali Polacy. Z Aleksandrem Macedońskim sprawa jest bardziej złożona, bo kiedy pisze Kadłubek o wojnie, to zaczyna od wojny Polaków z Aleksandrem Macedońskim, ale wprowadza w trakcie narracji w rozdziale 10 księgi pierwszej swojej kroniki, wprowadza termin Lechitów. Jakby to były dwa osobne zbiory. No właśnie, ciężko powiedzieć, bo pierwsze zdanie jest, chyba to w ogóle jest drugie zdanie rozdziału 10 księgi pierwszej, jest mowa o tym, że Polacy rozpoczynają walkę z Macedończykami, z wojskami Aleksandra Macedońskiego. Kropka. Zdanie drugie, w zdaniu drugim jest już mowa o Lechitach. Nie mamy żadnego przejścia, wyjaśnienia, próby doprecyzowania, o co tu chodzi. Nie, no, Lechici napadają na zdezorientowanych i niespodziewających się ataku Macedończycy doświadczają, czy Lechici napadają na niezdecydowanych, nie pamiętam już terminu, którego on użył, no, w każdym razie na zdezorientowanych i nieświadomych tego, że są atakowani Macedończyków. Lechici napadają na Macedończyków. Ale w zdaniu wcześniejszym pisze o tym, że to Polacy walczą z Macedończykami. Można to rozumieć oczywiście jako prosty synonim, chociaż raczej nie powinno się, ponieważ no, gdyby to miałby być prosty synonim, należałoby to jakoś chyba sprecyzować. Czemu dotychczas do 9 rozdziału, 10 rozdziału Księgi Pierwszej Kroniki Polskiej, która w ogóle składa się, jeżeli dobrze pamiętam, z 21 albo 24 rozdziałów, czyli przez 40% materiału pierwszej księgi w kronice mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, występują tylko Polacy i Polska. To Polacy są władcami tego wielkiego imperium, które ma zaczynać się w Karyntii, czyli na wschodnich stokach dzisiejszych Alp, a kończy gdzieś we wschodnim Iranie. Krak jest królem, czy władcą, już w tej chwili nie pamiętam, czy jest mowa, jest termin rex użyty przez Kadłubka, Polaków. Krak, który występuje bodajże od rozdziału, czy jeżeli dobrze pamiętam, od rozdziału trzeciego kroniki Kadłubka. Jest królem Polaków, nie Lechitów. Lechici pojawiają się w rozdziale 9 i 10 z tejże kroniki i tylko w tych dwóch miejscach, w rozdziale 9 razy, jeżeli dobrze pamiętam, w rozdziale 10 4 razy, to jest koniec. Ani wcześniej, ani później Lechitów nie ma. W całej księdze pierwszej Kroniki Polskiej, która jest księgą poświęconą temu okresowi dziejów mitycznych, czyli temu, co zdaniem Kadłubka było dziejami naszych przodków, które kończą się historią z popielem, którego zjadły myszy, no, tam już upraszczając, tak, i zniekształcając. Czyli tym epizodem, który stanowi początek wyjścia w kronice Galla, która jest już traktowana jako kronika, no, jakby w pełni historyczna, zasługująca zaufanie i tak dalej. Chociaż akurat nie ten epizod, bo współcześnie ten epizod też jest przedmiotem krytyki. No ale to jest jakby jeszcze inna sprawa. Także no, problem z lechickością tej pierwszej księgi kroniki mistrza Wincentego jest taki, że przez całą narrację tejże księgi, jak mówię jeszcze raz, księgi poświęconą tym czasom mitycznym w naszej historii, czyli do popiela, z popielem włącznie,
No jest poświęcona Polsce i Polakom. Lechici pojawiają się przy okazji starcia wojsk polskich z Aleksandrem Macedońskim i na tym się epizod Lechitów jako żołnierzy, wojska, wojowników kończy, rycerzy. Kolejne, ostatnie dwie wzmianki lechickie mistrza Widzantego z Księgi Pierwszej tej jego kroniki są poświęcone związkom Krakowa z Lechitami. On dwa razy pisze o tym, że Kraków był miastem Lechitów, wielkim miastem Lechitów, pięknym miastem Lechitów, koniec, kropka. Tak naprawdę całość tejże kroniki będącej przedmiotem tak wielkiej krytyki współczesnej historiografii jest poświęcona Polsce i Polakom, właśnie z wyjątkiem tego jednego epizodu, czy dwóch epizodów. Raz, pojawienia się Lechitów po Polakach w walce tychże Polaków z Aleksandrem Macedońskim, co wręcz teoretycznie można by tłumaczyć nawet nie jako synonim Lechitów do Polaków, co jako na przykład jakieś elitarne wojska polskie, które właśnie z uwagi na swą elitarność, czy przez tą czy ta elitarność jest nazywana właśnie lechickością, identyfikowana właśnie lechickością. I to jest pierwszy epizod, który lechicki, a drugi i ostatni to jest właśnie te związki krakowsko-lechickie. Też charakterystyczne właśnie tylko dla, tak naprawdę dla Kadłubka i tylko, bo w całej późniejszej historiografii Polski, aż do mojej książki nazywając rzecz po imieniu, to tych związków lechicko-krakowskich się nie identyfikuje. No z wyjątkiem tam naprawdę pojedynczych zmianek zupełnie już dziś zapomnianych, nieznanych dziejopisarzy, historyków XIX-wiecznych, na przykład Józef Maksymilian Ossoliński, no może nie jest tak bardzo nieznany, założyciel Ossolineum. I już teraz pamiętam nazwiska, zidentyfikowałem jeszcze jednego dziejopisarza, tak naprawdę polsko-ruskiego, polsko-ukraińskiego, tylko że z Galicji Wschodniej, więc no, w ówczesnej terminologii polsko-ruskiego, który właśnie też dostrzegał te związki, dostrzegał Lechitów w Krakowie i na ziemi krakowskiej, a nie gdzie indziej. Także wracając do głównego wątku wypowiedzi, stygmatyzowanie lechickością tej pierwszej księgi kroniki mistrza Widzantego jest takie nie do końca poprawne. Tam naprawdę występują jako główni bohaterowie Polacy, a Lechici są jakby taką nie do końca zrozumiałą wrzutką, mówiąc bardzo mocno kolokwialnym językiem, która nie do końca wiadomo, co znaczy. Wraca ona przy Kazimierzu Sprawiedliwym. I wraca ona przy Bolesławie Krzywoustym. I wraca ona przy Bolesławie Krzywoustym i to też nie na początku opowieści Kadłubka o Bolesławie Krzywoustym, tylko w momencie, kiedy tak naprawdę Bolesław Krzywousty zaczyna być jedynowładcą na ziemiach polskich, bo jak wiadomo, do pewnego czasu między rokiem 1102 a 1113 Polska była podzielona na dwie części. Częścią władał książę Zbigniew, a drugą częścią książę Bolesław Krzywousty. Do 1100 tak naprawdę 6 czy 7 roku, bo w 1106 czy 7 został pojmany przez Bolesława Krzywoustego, on go później chyba jeszcze zwolnił, dopiero w 13 go pojmał, oślepił, na sensie tego w 1113 Zbigniew umiera na skutek zadanych ran tego okaleczenia, oślepienia i dopiero po tym zdarzeniu, kiedy Kadłubek przystępuje w Księdze III do opisu czasów panowania już jedynowładczego panowania Bolesława Krzywoustego, zaczyna używać tego terminu. To było asumptem dla mnie do właśnie ustalenia, że zniknięcie Lechitów, pojawienie się ich nagłe, nieoczekiwane, nie wiadomo wynikające z czego, w jednym jedynym epizodzie historii zmagań Polski z Aleksandrem Macedońskim, czy Polaków z Aleksandrem Macedońskim, zniknięcie potem na 1100 i 300, ponad 400 lat, 1450 prawie lat, no nie jest przypadkowe. Zresztą na pewno przypadkowy nie jest, bo ci ludzie no nie pisali. Oni nie, jak to w stawce większej niż życie, w pewnym momencie jeden z, chyba postać grana przez postać Brunera mówi, że my nie robimy pomyłek.
kiedy ktoś mu zarzuca, że doszło do pomyłki. On śmiejąc się tak w ten swój sardoniczny sposób stwierdza, że nie, my nie robimy pomyłek. On tak samo jest właśnie z pisarzami średniowiecznymi, szczególnie tymi wczesnośredniowiecznymi. Oni nie robili pomyłek, oni pisali w sposób zawalowany, niezrozumiały, wieloznaczny, non-stop. Cała książka, cała kronika Kadłubka może być w ten sposób interpretowana, ale nie mylili się w tym sensie, że no, nie podawali wiedzy sprzecznej z ówcześnie przyjętą i przyjętą za obowiązującą. I tak samo tego nie należy w ten sposób interpretować, tylko należy próbować zrozumieć, dlaczego on tak napisał. No ja przedstawiłem taką interpretację i powiem szczerze, że akurat w tych recenzjach, które przeczytałem z tej swojej książki, akurat ten problem, czyli problem ten, który został poruszony w drugiej części pytania, czyli problem pochodzenia i ojcostwa Bolesława Krzywoustego, jego pochodzenia, akurat nie stanowił przedmiotu sporu. To się obu paniom recenzentkom, czyli wskazanie, uzasadnienie takie wieloelementowe, wielopunktowe, uzasadnienie właśnie domniemania niehermanowego ojcostwa Bolesława Krzywoustego, podobało się obu paniom recenzentkom, obu paniom profesor najbardziej. Akurat tego, znaczy druga z pań profesor recenzentek w ogóle nie zakwestionowała treści książki, pierwsza zakwestionowała, ale akurat nie ten fragment, akurat nie to dowodzenie, akurat nie ten wywód, nie tę hipotezę o właśnie niehermanowym ojcostwie Krzywoustego. Ale zgadzam się z tym, że oczywiście no, sprawa jest, no, sprawa nie jest prosta. No, sam Kadłubek blisko 20 razy nazywa Hermana ojcem Krzywoustego. Czy w sumie Hermana nazywa, Władysława Hermana, księcia Polski, władcy z dynastii Piastów, nazywa ojcem i Zbigniewa, i Krzywoustego chyba blisko 30 razy. Na ilu stronach swojej książki? Na 3. To normalne? No właśnie, wydaje się, że nie do końca normalne. Tak on tam pisze nieustannie. Czasami w jednym zdaniu potrafi 2 czy 3 razy napisać o tym, że Herman był ojcem, no 3 chyba przesadziłem, ale 2 na pewno. Są takie przypadki, że w jednym tym samym zdaniu pisze Kadłubek o tym, że w tym samym zdaniu dwukrotnie pisze o tym, że Herman jest ojcem Krzywoustego. I takich zdań jest kilkanaście, jedno po drugim. Także no, to w całej historiografii polskiej, znanej mi historiografii niepolskiej, no nie znam drugiego takiego przypadku. Podobnie blisko 20 razy pisze o braterstwie. Znów na tych samych 3 stronach pisze o fakcie braterstwa, czyli pokrewieństwa pierwszego stopnia, a nie takiego symbolicznego braterstwa pomiędzy Zbigniewem a Krzywoustym. No, nikt, nie znam drugiego takiego przypadku. No możemy wziąć dowolną książkę, dowolne książki, ja nie wiem, być może w całej historiografii w ogóle światowej i poszukać takiego drugiego przypadku, który by no, było wzorowaniem tego, gdzie napiszemy, nie wiem, o Mieszku II jako synu Bolesława Chrobrego, może jest napisane raz, może 0 razy. O Bolesławie Chrobrym jako synu Mieszka I może jest napisane raz albo też 0 razy. No pewnie raz jest napisane. Kazimierz Odnowiciel jako syn Mieszka II znów jest wskazany raz może albo i 0 razy. No raz pewnie tak. Raz, no 2, ale 20 razy? Na 3 kolejnych stronach? Zdanie w zdanie? Czasami po 2 razy w zdaniu? No więc to zaciekawiło i zainspirowało właśnie do szukania innej, do zadania pytania, no dlaczego tak napisał? Dlaczego kiedy no, oczywiste relacje pokrewieństwa, powiedzmy niekwestionowane relacje pokrewieństwa nazywał czy oddawał no, jednokrotnym stwierdzeniem tegoż faktu, tegoż pokrewieństwa, jak między właśnie Mieszkiem I a Chrobrym, czy między Mieszkiem II a Odnowicielem, dlaczego w tym przypadku zrobił to blisko ponad 20 razy? Ja myślę, że tutaj, tak może tytułem podsumowania, bo już nam się ten materiał trochę rozrósł, ja bym powiedział, problemem w ogóle naszej historiografii wychodzi na to byłoby, znaczy postawianie hipotez jest potrzebne w badaniu chyba każdego okresu historycznego, bo czy to będzie historia najnowsza, czy XVIII wiek, czy późne średniowiecze, czy wczesne średniowiecze, to polega na stawianiu hipotez. Problem jest chyba w tym, że właśnie autorzy publikacji
popularno-naukowych, i tu znowu można zrobić mały uśmieszek do zwolenników teorii wielkolechickich, przedstawiają swoje wywody jako prawdę objawioną. A to trzeba pamiętać, że no nawet ta książka to mimo wszystko, zwłaszcza jeśli chodzi o średniowiecze, i znowu wracamy do problemu małości źródeł, no my jesteśmy skazani na hipotezy. I trzeba podkreślić, że jest to hipoteza, z którą można się zgadzać, nie, można dyskutować, no ale w ogóle chyba praca historyka polega na stawianiu pytań i stawianiu czasem nawet tych pytań dosyć absurdalnych. No w sumie tak, zwłaszcza, znaczy dla niektórych okresów historii to oczywiście bez dwóch zdań zgoda, bo no, z uwagi na szczupłość źródeł, ich ograniczoność, z uwagi na to, że powstały dużo później niż zdarzenia opisywane przez siebie, że powstały w języku nie polskim, tylko łacińskim, bo aż do połowy XVI wieku tak naprawdę pisaliśmy przeważnie po łacinie na ziemiach polskich. Oraz z uwagi na to, że te źródła są czasami ze sobą wprost sprzeczne. No, nie da się tak naprawdę sformułować nie będącego przedmiotem sporu, nie budziłby po prostu sporów, sprzeciwów. Tak naprawdę wszystko, co jest w historii Polski napisane do roku około 1100, aż do roku około 1100, czyli do momentu, kiedy Gal, nasz pierwszy kronikarz, zaczyna pisać mniej więcej na bieżąco, bo on pisze od roku gdzieś około 1112-14 do 1115-17, więc aż do momentu, kiedy Gal zaczyna relacjonować w swojej kronice czasy sobie mniej więcej współczesne, to wszystko, co zostało napisane o naszych czasach poprzedzających tę chwilę, czyli rok około 1110-5, jest kwestią sporu, jest kwestią dyskusji. No choćby sama data chrztu Polski. No mamy daty w rocznikach polskich zapisane, bo daty są jedynie zapisane, czy jako pierwsze zostały zapisane w rocznikach, nie w kronikach Galla, Kadłubka, czy którejś z kolejnych, tylko w rocznikach w polskich. No mamy daty 965, 66, 67, 960 w roczniku poznańskim starszym, powstałem gdzieś pod koniec XIII wieku, 1280 około, mamy datę 960. Oprócz daty 965, 66, 67 występujących w innych rocznikach polskich, nie w poznańskim, bo to jest 960. Mamy daty w serii roczników małopolskich, faktu, który może być wiązany z chrztem, nie jest napisane, że jest to chrzest, ale jest to fakt tak sformułowany i zapisany, że byli historycy, na przykład August Bielowski, który interpretował te zdarzenia jako daty chrztu Polski. 938, 40, 42. 938, tak? Data chrztu Polski. W roczniku małopolskim, w której z redakcji jest mowa o tym, że Mieszko przejrzał w roku 938, właśnie Mieszko przejrzał boskim, czy bożym, już teraz nie pamiętam, światłem. No jest to w formie apologetycznej, ale przyjmowano i można przyjmować, że w ten sposób właśnie oddawano fakt chrztu. To przejrzenie bożym czy boskim światłem oddawano jako datę, jako fakt chrztu świętego. Zapewne nie łacińskiego, czy nie katolickiego, tylko innego. I na pewno nie w roku 966, czy około tego roku, tylko w roku 938, 40 lub 42. To nie są zupełnie z kosmosu wzięte daty, bo jeżeli porównamy to z datami dendrochronologicznymi uzyskiwanymi z zabytków wielkopolskich współcześnie, to się okazuje, że na przykład mamy belkę progową z budynku, który jest identyfikowany jako kaplica na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, gdzie mamy wydatowaną tę belkę na rok 940, jako ściętą tuż po roku 940. Jest też coś takiego, chrzest niby 26 lat później, czy 25, czy 24 lata później. Do tego, no, gdzie chrzest, a gdzie budowa kaplicy w katolickiej, chrześcijańskiej w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Więc innego faktu, inny fakt ta belka, istnienie tej belki dokumentuje. Podobnie jest jeszcze z jednym przypadkiem wartym odnotowania i przekazania naszym widzom, czyli faktu tego, że w Wale Grodu w Gnieźnie
znajduje się fragment ołtarza pogańskiego. Ówcześnie, jak dochodziło do chrystianizacji, też w starożytności był taki zwyczaj, że fragment ołtarza wmurowywano na przykład w kościół. Gdzieś w dolnej partii, tuż przy podłodze, a być może nawet w samą podłogę, już tego nie pamiętam, ale na pewno w dolnej partii ścian przy podłogach wmurowywano ołtarze pogańskie. To był zwyczaj szeroko stosowany, przyjmowany ówcześnie w świecie chrześcijańskim. W wale Grodu Gnieźnieńskiego mamy wmurowaną belkę ołtarza, czy fragment ołtarza, w tej chwili nie pamiętam, ołtarza pogańskiego. Tenże wał jest wał wydatowany. Ten wał Grodu Gnieźnieńskiego. Każdy może sprawdzić. Rok 940. Nie 966 czy inny, czy około tego, ale rok 940. Więc należy przyjąć, że przyjmowana przez historyków bożnica jakaś, czy jakieś centrum kultu pogańskiego, które się znajdowało w Gnieźnie na Górze Lecha, że zostało no właśnie wtedy zniszczone. Nie w roku 966, a 940, około 940 roku. No, to są dwie dane archeologiczne, które jakby uprawdopodobniają ten fakt, jakiego jakiejś formy chrztu świętego przyjętego przez Mieszka w roku nie 966, tylko 5 czy 7, jak donoszą inne nasze roczniki, tylko w roku około 940 roku. Być może faktycznie 38, bo tenże sam rocznik Małopolski, jedna z redakcji rocznika Małopolskiego, informuje nas, że Mieszko podaje nam datę narodzin Mieszka I, też nie występującą w żadnym innym źródle polskim, i narracyjnym, i annalistycznym, jako datę 931. Więc jeżeli przyjmiemy, że postrzeżyny połączone z chrztem, albo właśnie chrzest, postrzeżyny rozumiane jako chrzest, czy chrzest połączony właśnie jakimś z postrzeżynami, jeżeli miał miejsce w 7 roku życia no, ówczesnego chłopca, no to by pasowało tak do tej daty 938, tak? 931 narodziny, 938 te postrzeżyny połączone z chrztem, które być może dały asumpt wtedy do chrystianizacji, czy jakiejś formy chrystianizacji, wczesnej chrystianizacji, pierwotnej chrystianizacji, chrystianizacji, nie wiem, nieudanej albo udanej w obrządku słowiańskim, jak niektórzy twierdzą, właśnie wtedy, około roku 938 czy 940, a nie dopiero w 966. Sprawy są na pewno wieloznaczne, na pewno wymagające ponownego, krytycznego podejścia, ponownej analizy, ale zgadzam się oczywiście z tezą postawioną w pytaniu, że należy to rozważać i należy to dyskutować, bo taki jest charakter tamtych źródeł źródeł dla okresu wczesnego średniowiecza historii Polski. Po prostu są one wieloznaczne z jednej strony, a czasami ze sobą, jak w tym przypadku, w przypadku problemu chrztu świętego Polski czy Mieszka, nawzajem ze sobą sprzeczne. Czyli krótko mówiąc, no jeszcze mamy coś do odkrycia w naszej historii. Moim zdaniem tak. I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Moim Państwa gościem był Jarosław Jagiełło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. I to tyle na dziś. Do zobaczenia.